Radio Conchita, komentarze Radia Tok FM, Euro Conchita, Barbie Baby, Langstrom Extra. Dzisiaj mamy już 1 października 2016 roku. I proszę być w kontakcie, bo coraz to ciekawszy. Coraz to ciekawszy. Tutaj jakieś 24, patrz, wymyślili. Premiera 28 października. Spore sukcesy odnosi ostatnio polska firma Cultuplay ze swoim symulatorem zegara. Rytmiczna produkcja kosztuje skromne 1 euro i dostępna jest też na urządzeniach mobilnych, w tym za darmo na Androida. Gra zdobyła wyjątkowo wysokie oceny na Steamie. 95% ocen pozytywnych, a w ostatnim miesiącu wręcz 100% pozytywów. Minimalistyczna produkcja rytmicznie pozwala graczom wcielić się w zegar, eksplorując koncept czasu. Zadaniem jest klikanie co sekundę. Brzmi prosto? Niekoniecznie. Sukces na Steamie i około 5000 sprzedanych egzemplarzy w połączeniu z popularnością darmowego Dungeons & Aliens na urządzeniach mobilnych pozwalają Cultuplay z Warszawy snuć ambitne plany na przyszłość. Mamy w produkcji 3 tytuły, przy czym jeszcze w październiku wypuścimy pierwszy z nich. Będzie to gra zręcznościowo-logiczna, w której gracz zdobywa punkty za jak najszybsze podejmowanie decyzji. Komentuje Michał Marzęcki, szef Cultuplay dla Eurogamer.pl. 100 lat temu, 15 września 1916 roku, w bitwie nad Sommą podczas I wojny światowej po raz pierwszy w walce użyto czołgów. Muzeum Czołgów, Bovington i Wargaming, producent popularnych gier sieciowych serii World of Tanks, postanowili przypomnieć czołg Mark I, bohatera wydarzeń sprzed wieku. O historyczną wagę wprowadzenia przed 100 lat właśnie tych opancerzonych machin zapytałem Richarda Smitha, dyrektora muzeum. To, co ujrzeliśmy 100 lat temu, dało początek bitwom zmechanizowanym, które miały zmienić na kolejne 100 lat sposób, w jaki toczone są wojny. Czołg jest obecnie głównym punktem wyposażenia każdej większej armii na świecie, ale do 15 września 1916 roku nikt ich nie widział w walce. To był tajny projekt, którego celem była próba przerwania impasu, który trwał na zachodnim froncie I wojny światowej. Wszystkie działania wojenne sprowadzają się do tego, że atakować jest trudniej niż się bronić, a problem Brytyjczyków i Francuzów polegał na tym, że musieli zaatakować i wyprzeć Niemców z Francji i Belgii. Ale atakować jest trudno, więc musieli opracować nowe technologie, by przezwyciężyć naprawdę silne niemieckie fortyfikacje. Za wejściem w użycie angielskiego słowa tank, oznaczającego czołg, stoi wiele historii, ale wszyscy się zgadzają, że był to szyfr mający sugerować, że słowo tank użyte jest tu w znaczeniu dużego bojownika na wodę, mającego wozić wodę żołnierzom na froncie. Jest wiele opowieści, jak przyjęto ten termin. Moja ulubiona jest taka, że pierwotnie nazywano te pojazdy właśnie transporterami wody, co w skrócie z angielskich słów układa się jako WC, co w Wielkiej Brytanii jest także skrótem na toaletę, a jeden z oficerów nie chciał być oficerem dowodzącym WC, dlatego pojawiło się słowo tank. To moja ulubiona historia. Pierwotnie powstało 150 czołgów z pierwszej serii. Tylko około 50 trafiło do walki pierwszego dnia, a spośród nich mniej niż 20 dotarło na pozycję wroga, więc militarny wpływ na bitwę był tu raczej ograniczony, bo nie za dużo można zdziałać przy natarciu na wroga złożonym z 18 czołgów. Moralny efekt i na żołnierzy brytyjskich i niemieckich był jednak niebywały. Brytyjscy żołnierze cieszyli się, myśląc, w końcu mamy coś, czego nie mają tamci. A mając w walce po swojej stronie takie maszyny, czuli się po prostu dużo lepiej. Tymczasem Niemcy, widząc natarcie strzelających czołgów, najzwyczajniej w świecie uciekali, bo i tak nie mogli nic na nie poradzić. Potem jeszcze tego samego dnia strona niemiecka walczyła już mniej agresywnie, więc wpływ moralny był tu ogromny, a ludzie spostrzegli potencjał czołgów, które zaczęły się coraz większymi siłami pojawiać w kolejnych bitwach. Szybko przekonano się, że właśnie tak wygląda przyszłość wojskowości. 15 września upamiętniono 100-lecie czołgów specjalnym wydarzeniem w stolicy Wielkiej Brytanii. Byliśmy tam, a atrakcje związane z rocznicą zapytaliśmy Konrada Ramińskiego z Wargamingu. Na Trafalgar Square, w samym sercu Londynu, czołg Mark I jest wystawiony dla publiczności. Każdy może przyjść, zobaczyć go, porobić zdjęcia, skorzystać z aplikacji, dostać specjalną historyczną gazetę, która również opisuje wydarzenia i sam czołg. Też przejazd czołgu ulicami Londynu z Trafalgar Square na Horse Guard Parade. Także no, wydarzenie bez precedensu. Jest to coś niezwykłego, że jakby gry komputerowe uczą historii w nowoczesny sposób. Tak, w samym centrum miasta. Dzisiejszy dzień to także wykorzystanie nowoczesnych technologii i rozszerzonej rzeczywistości. Zdecydowanie tak. No, mamy
Stworzyliśmy darmową aplikację, nazywa się ona Tank 100, czyli Tank 100, jest ona do pobrania na iOS-ie, na Androidzie i dzięki niej w nowoczesny sposób też staramy się przybliżyć historię młodym pokoleniom, nowym pokoleniom. Z samej aplikacji można się dowiedzieć dużo więcej o konflikcie, o I wojnie światowej, o bitwie pod Somą, szczegóły dotyczące czołgu Mark 1. Można go również umieścić, gdzie się chce i za pomocą rozszerzonej rzeczywistości w aplikacji w dowolnym miejscu, gdzie mamy tylko na to ochotę, możemy umieścić ten czołg i zobaczyć jego trójwymiarowy model. Natomiast jeśli chodzi o gry z serii World of Tanks w wersji PC-towej, konsolowej i mobilnej, będziemy mogli poznać czołg Mark 1, wsiąść za jego stery i zobaczyć, jak wyglądał. Ślepa uliczka, bo oni teraz też jako awatar Świadków Jehowy chcą pokazać, no mądrze, że zbrojenie się to ślepa uliczka, ale to nie modne przecież. Świat ma modę diablą. Na pewno i dlatego zdecydowaliśmy się na zaprezentowanie Mark 1 w sposób specjalny, aby uczcić setną rocznicę jego powstania, a nie jako normalne, standardowe wprowadzenie nowej jednostki do gry. Daliśmy Mark 1 specjalny tryb na każdej z tych platform. Tak więc w World of Tanks w wersji na PC mamy misję konwojową, gdzie gracze z jednej drużyny muszą go bronić, a gracze z innej drużyny muszą go zatrzymać i odbić. Podobne zadania mają miejsce na konsoli i Blitz, gdzie są nieco inne tryby gry dla Mark 1. Tak więc ta jednostka nie jest stawiana naprzeciwko Tygrysa, co byłoby bezsensowne, ale Mark 1 walczy z innymi takimi samymi jednostkami. Do walki, co ciekawe, można stawać się także pojazdami kołowymi. That's definitely something new. We came to this when we implemented the physics. To zdecydowanie nowość. Doszliśmy do tego, gdy wprowadziliśmy prawa fizyki. Bardzo, bardzo zaawansowane, które robią ogromne wrażenie. Mamy je w grze od tego roku i stwierdziliśmy, że możemy mieć w grze także koła, nie tylko gąsienice. Podjęliśmy więc decyzję, że będziemy mieć grupy pojazdów kołowych. Lanchester by broniły i zatrzymywały Mark 1. Chcieliśmy tego spróbować i mieć przy tym trochę zabawy. To stop the Mark 1, because we want to try it out. Having a little bit fun. Tryby wprowadzone czasowo. Do 5 października można jeszcze zagrać w tryb konwoju, więc warto się pospieszyć. Przy okazji Wargaming podsumował nowości dotyczące swoich produkcji. Jedna z nich to połączenie świata World of Tanks Blitz z taktyczną grą serii Valkyria Chronicles, rozgrywającą się w realiach zbliżonych do II wojny światowej. Czołgi Edelweiss i Nameless trafiają do świata czołgów. Niedawno zrecenzowaliśmy strategię Master of Orion, pierwszą grę Wargamingu stworzoną w ramach projektu WG Labs, polegającego na współpracy z zewnętrznymi studiami. Jak mówi Tom Pucki, trwają prace nad kilkoma kolejnymi pozycjami. Nie wszystkie zostały już ogłoszone, ale miałem możliwość zagrać w Hybrid Wars, które dopiero co zaliczyło swoją PC-tową premierę. To klasyczna, staroszkolna strzelanina w klimacie automatów i gier z lat 90. Zupełnie inny typ gry, ale o to właśnie ma chodzić w WG Labs. That's absolutely right. WG Labs is our smith of ideas and our laboratory, our brainstorming department. To absolutna prawda. WG Labs to nasza kuźnia pomysłów, nasze laboratorium, miejsce, gdzie mamy dział burzy mózgu, gdzie powstają pomysły, z których jesteśmy znani na świecie. Tam powstają prototypy, na których sprawdzamy, czy nasze pomysły mogą się sprawdzić, jak działają, czy są proste do wprowadzenia, bez wielkiej biurokracji itd. Tak więc talenty z całego świata, ale także z zewnątrz Wargamingu, mogą przyjść tu ze swoimi pomysłami i sprawdzić, co jest potrzebne, aby jakiś pomysł wcielić w życie. Nie skupiamy się na żadnej konkretnej platformie, wszystko jest możliwe. Jak widać, po Master of Orion mamy już gatunek 4X. Hybrid Wars to strzelanka z widokiem z góry w arcade'owym stylu lat 90. Gas & Glory to coraz bardziej zbliżająca się premiera gra mobilna od WG Labs. Mamy też Clash of Clans w stylu Heroes of Might and Magic, tak więc opowieść fantazy. Jak widać, próbujemy różnych rzeczy, a jeszcze więcej przed nami. Heroes of Might and Magic, style of game, so fantasy based. So we have different attempts, different tries, and there is more to come soon. Hybrid Wars, czyli klasyczna strzelanka, jak już powiedzieliśmy, to jest jeden z tytułów, który dostajemy od WG Labs. Dało ci to satysfakcję jakąś właśnie w tej grze? Bardzo dużą, dlatego że wychowałem się na grach z lat 90. Uwielbiam automaty, uwielbiam strzelaniny, gdzie patrzymy z góry. Lubię powrót tych oldschoolowych gier na nowoczesne platformy. No i Hybrid Wars są właśnie stare, sprawdzone patenty w nowoczesnej oprawie graficznej. Dodatkowo gra ma tryb kooperacji, w który niestety nie było mi dane zagrać, ale grając tą grę myślałem o tym, że fajnie by było właśnie siąść sobie z kumplem. Najlepiej na jednej kanapie obok
i razem w tą grę pograć. Niestety na razie premiera tylko na PC-ty, czekam na ogłoszenie. Mam nadzieję, że do niego dojdzie w wersji konsolowej. Hybrid Wars, czyli wojny hybrydowe, to jednak jest jakieś nawiązanie do tego, czym się zajmuje Wargaming. Być może częściowo, a być może chodzi o to, że są to wojny o tyle hybrydowe, że zarówno biegamy człowiekiem wyposażonym w broń, jak i możemy przesiąść się do pancerza wspomaganego i biegamy z tym pancerzem jako poniekąd hybryda człowieka i maszyny. No, co do interpretacji tego, co autorzy mają na myśli, na ile to jest związane z sytuacją geopolityczną w wschodzie Ukrainy, czy w ogóle na świecie, no, o tym wydaje mi się, że będziemy mogli się wypowiedzieć po tym, jak już kiedyś zagramy w pełną wersję. To jest kontynuacja tego, co Wargaming robi najlepiej, czyli właśnie gra, strzelanka tym razem? Częściowo tak, dlatego że wojna, machiny bojowe, tutaj znowu mamy do czynienia z machinami bojowymi, to Wargaming wie, jak się robi, aż żałowałem w trakcie grania w tą grę, że nie pojawiają się klasyczne, tradycyjne czołgi z okresu II wojny światowej współczesne, tylko bardziej nowoczesne konstrukcje, nowoczesne maszyny, pomiędzy którymi się tam strzelamy, ale tak, Wargaming wie, jak zrobić gry, gdzie operuje się strzelaniem i przesyłaniem w stronę przeciwnika dużej ilości ołowiu. A teraz czas na skrót wiadomości. Autopromocja. Jury konkursu Książka Historyczna Roku nominowało 10 książek w kategorii Najlepsza książka naukowa poświęcona dziejom Polski i Polaków w XX wieku i 10 w kategorii Najlepsza książka popularno-naukowa poświęcona historii Polski w XX wieku. Zapraszamy do internetowego głosowania na najlepszą książkę historyczną roku. Szczegóły na stronie www.książkahistorycznaroku.pl. Organizatorami konkursu są Telewizja Polska, Polskie Radio, Instytut Pamięci Narodowej i Narodowe Centrum Kultury. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie. 14.30, Piotr Stopuliński. Amazonki z całej Polski spotykają się dzisiaj na Żejmurze.